Janina Odzierejko. W sobotę odbędzie się setna nocna pielgrzymka z Legnicy do Legnickiego Pola. To się wszystko zaczęło w 2000 roku. Tak sobie pomyślałam, mój Boże, kiedy parę osób myślało o tej pielgrzymce wtedy, w 2000 roku, to nikt nie przypuszczał, że dojdziemy do takiego jubileuszu. No różne koleje przychodziła ta pielgrzymka, ja właściwie jestem od początku. Jak to często bywa, zostałam namówiona do tego nocnego wędrowania. Z pewnymi oporami szłam, no bo noc, zarywać i tak dalej, ale poszłam i zostałam do dzisiaj. Po prostu było to wielkie przeżycie. Wysiłek oczywiście ogromny, bo przecież noc i to jeszcze idzie się i zatrzymuje i modli, ale za to jak o 4 rano znalazł się człowiek tam w tym kościele pięknym, sanktuarium w tej chwili, już bazylika mniejsza w Legnickim Polu, to była ogromna radość. Radość ze zwycięstwa nad samym sobą, radość takiego oczyszczenia, bycia bliżej Boga. Mariola Szymczak. Ja do pielgrzymki trafiłam, mogę powiedzieć, z takiego bardzo mocno osobistego powodu. Zachorowałam na nowotwór piersi i wtedy wyszłam z tak zwanego ciężkiego dołu. I miałam świadomość tego, że pomagali mi ludzie, którzy się za mnie bardzo mocno modlili. Ja szukałam jakiejś drogi, gdzie bym mogła odpracować to dla innych, to co oni zrobili dla mnie. I właśnie znalazłam się na początku nie do końca świadomie w grupie pielgrzymkowej. I tak Bogu dzięki od 2007 do 2015 jestem, odpracowuję to, ale nie traktuję tego jako ciężką tyrkę. To jest dla mnie przyjemne i cieszę się, że mogę być w tej wspólnocie. Zresztą zostałam bardzo ciepło przyjęta i cieszę się, że mogę zrobić też coś dla innych, którzy chcą się modlić. W zasadzie ja zajmuję się taką stroną techniczną, czyli te wszystkie pozwolenia. Z tej strony chciałabym też ukłon w kierunku włodarzy miasta, którzy nam na to pozwalają, żeby ta pielgrzymka się odbywała. Jestem wdzięczna wszystkim, że mogę to robić, co robię. Antoni Moszyński. Ja pierwszy raz w pielgrzymce uczestniczyłem w sierpniu 2012 roku. Traktuję pielgrzymkę jako dar Boży, jako rekolekcję w drodze. Piesza nocna pielgrzymka rozpoczyna się o godzinie 21 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Jest odprawiana msza święta, jest wystawianie Najświętszego Sakramentu i te nabożeństwa trwają do godziny 23, a o 23 z kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela pielgrzymka wychodzi po prostu w drogę. I pierwszym etapem jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Drugim etapem jest droga krzyżowa w kościele w Koskowicach i następnie z Koskowic udajemy się do sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej do Legnickiego Pola, gdzie pielgrzymka kończy się mszą świętą, która tam rozpoczyna się o godzinie 4 rano. Marek, Maryjna Wspólnota Modlitewna w Legnicy, przy parafii tego Jana Chrzciciela. Nasza pielgrzymka chodzi od kwietnia do listopada. Ile osób każdego miesiąca wędruje pieszo nocą do bazyliki w Legnickim Polu? Tak około do 100 osób. Do tej pory, bez względu na to, czy śnieg leżał, były gwiazdy widać, mgła była do kostek nieraz, nie było widać stóp i szliśmy. Także ptaszki śpiewają, zapach wiosny i lata jest, cisza, spokój, można zobaczyć Pana Boga po prostu. Pielgrzymi idą we własnych intencjach i się modlą za innych. Odmawiamy różaniec. Przed różańcem są składane intencje, przed odmówieniem tego różańca i później te intencje są odczytywane, ale w sumie my traktujemy tą pielgrzymkę jako modlitwę za nasze miasta, za nasze wsie, bo chodzą na tą naszą pielgrzymkę ludzie tutaj z całego Dolnego Śląska, nawet i z Polski, nawet z zagranicy przyjeżdżają. Mamy zapisane to, udokumentowane. Także są intencje z różnych miejscowości, z różnych regionów Polski i świata. I do nas też dochodzą intencje za ludzi chorych na duszy i na ciele, za których też nasza wspólnota się modli codziennie. Oprócz tego, że ta pielgrzymka jest. Przed pielgrzymką w środę i po pielgrzymce w środę spotykamy się na mszy świętej świętego Jana. Po mszy świętej idziemy do kaplicy,
Tam nasz ojciec duchowy wystawia Najświętszy Sakrament i prowadzi nabożeństwo. Rozważamy nieszpory, Ewangelię i w ten sposób wzmacniamy się, żeby to było dzieło Boże. Pierwsza pielgrzymka odbyła się 25 września 2000 roku. Setna pielgrzymka odbędzie się 27 czerwca. W tym okresie, w 2000 roku, prowadził nasz ojciec Seweryn Masarczyk. Później od okresu 2001 do 2004-2005 prowadził ojciec Jan Janus jako ojciec duchowy. Od 2005 roku do 2007 prowadził ojciec Marek Kustroń i ojciec Mieczysław Maliszewski. Od następny okres prowadził nas ojciec Sebastian Tracz 2 lata, później rok czasu ojciec Tomasz Czajka i od 2009 roku, od lipca, prowadzi ojciec Paweł Soroka. Powrót do domu odbywa się już autobusem. Po nocy spędzonej na wspólnej modlitwie, po trudach wędrówki ofiarowanych we wspólnych i własnych intencjach, każdy przeżywa radość oczyszczenia, radość zwycięstwa nad swoją słabością, radość bycia bliżej Boga. Kto jeszcze nie wędrował nocą, niech spróbuje. Całego serca zapraszamy. Maryjna Wspólnota Modlitewna przy parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy.